Po oficjalnym zarejestrowaniu list kandydatów na posłów w okręgu kalisko-leszczyńskim przyszedł czas na ich prezentację. 3 września swoje karty wyborcze odsłoniło Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz15. Jedynką Koalicji Polskiej, jak już wcześniej było wiadomo, jest były europoseł Andrzej Grzyb. Na liście wyborczej znaleźli się m.in. byli obecni parlamentarzyści oraz doświadczeni samorządowcy, m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza i Pleszewa. Mamy 80 kandydatów na listach. Na tej liście znajduje się 24 kandydatów, w tym 11 pań. Idziemy wspólnie, tak jak powiedziałem, nie tylko z Kukiz15, ale z nim, ze Stowarzyszeniem Kukiz15 mamy, bym powiedział, najważniejsze programowe ustalenia. One w tym wymiarze społecznym dotyczą akceptacji projektu Emerytura bez podatku. W części dotyczącej spraw gospodarczych, między innymi sprawy innego podejścia do przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy są mikroprzedsiębiorcami, prowadzą samodzielną działalność. To jest kwestia pewnego odbiurokratyzowania, a w szczególności możliwości zawieszenia niektórych zobowiązań, w szczególności wobec ZUS-u, wtedy kiedy taki przedsiębiorca przeżywa pewnego rodzaju trudności. Wspieramy wspólnie transformację energetyczną, w szczególności zaś produkcję energii odnawialnej, w tym energetykę obywatelską, ale również tą, do której powinni mieć dostęp, dobrze się to się dzieje, przedsiębiorcy, ale również rolnicy. Uważamy, że w tym kontekście jest to dużo lepsze niż na przykład forsowanie budowy kopalni węgla brunatnego na terenie subregionu leszczyńskiego. Do parlamentu z miejsca drugiego startuje obecny poseł Piotr Walkowski. Listę zamyka z kolei wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Oprócz pochodzącego z Siedlikowa szefa PSL w Wielkopolsce, o mandat poselski walczyć będzie również obecna radna gminy Czajków, Bożena Wysota. Kandydując do Sejmu, chciałabym wykorzystać swoją wiedzę, swoje doświadczenie podczas 15-letniej pracy dla społeczności lokalnej, którą uważam, że bardzo szeroko i aktywnie tutaj propaguje. Więc myślę, że moje doświadczenie pozwoli mi, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć i móc działać dla społeczności lokalnej. Na liście Koalicji Polskiej znalazła się tylko jedna przedstawicielka Kukiz15. Postanowiłam kandydować do Sejmu, dlatego że popieram postulaty Pawła Kukiza, takie właśnie jak jednomandatowe okręgi wyborcze czy referendum. W programie wyborczym PSL i Kukiz15, jak mówili ludowcy, nacisk kładziony będzie na ochronę środowiska, tanią energię odnawialną i wyrównanie unijnych dopłat dla rolnictwa. To są niezwykle istotne wybory, podczas których trzeba zwrócić uwagę na to, co będzie się działo perspektywicznie w przyszłości. Mam tutaj na myśli dwie konkretne sfery. Pierwsza to środki unijne, nowa perspektywa, która się zbliża. Trzeba zadbać o to, żeby ona była obfitująca w środki również dla Wielkopolski, dlatego że są takie obawy, iż w nowej perspektywie te środki wynegocjowane nie dość, że będą niższe dla Polski, to również podział może być taki, że ze względu na aktywność Wielkopolski, na to, że te środki są bardzo dobrze wydatkowane, może Wielkopolska być poszkodowana i może otrzymać mniejsze środki unijne. Druga jest związana ze służbą zdrowia, co jest mi szczególnie bliskie czy ważne dla mnie, dlatego że bardzo opóźnił się dostęp do specjalistów, wydłużyły się kolejki, trzeba czekać o wiele więcej miesięcy niż dotychczas. Myślę, że to trzeba przeprowadzić w sposób systemowy, a poza tym bardzo mocno zadłużają się szpitale i to nie tylko powiatowe, ale również wojewódzkie. Ten trend trzeba mocno zahamować, dlatego że w przeciwnym razie mogą grozić tym szpitalom, tym placówkom bankructwa. Ludowcy i Kukiz15 chcieliby osiągnąć dwucyfrowy wynik w okręgu numer 36 i wprowadzić przynajmniej dwóch przedstawicieli do Sejmu. Ludowcy nie mają swojego kandydata do Senatu.